mam 6 miesięcy życia. W tej sytuacji nie jestem w stanie w żaden sposób pomóc. Jest mi bardzo przykro i będziemy do widzenia. Rozsądek podpowiadał jednak, że nie wolno się poddać, a kluczem jest leczenie. W niecały rok od wybicia zakażenia zyskałem niewykrywalny poziom wiremii we krwi, co jest równoznaczne z tym, że wirus HIV w ogóle nie wpływa na moje życie. Powrót do równowagi psychicznej trwał jednak niemal 2 lata. Już wtedy pan Tomasz myślał o tym, by o HIV mówić głośno. Ujawnienie się Tomka było rzeczywiście z jednej strony jego osobistym coming outem, ale takim bardzo mocnym akcentem, który ma rozpocząć kampanię informacyjną. Jesteś zakażony, lecz się, możesz dalej normalnie żyć. Potwierdzają to podwójne badania, w tym ostatnie, na grupie ponad 1700 par homo i heteroseksualnych partner 2. Zarejestrowano ponad 150 tysięcy stosunków bez zabezpieczeń, ponieważ to był warunek udziału w tych badaniach. I końcowy wynik jest taki, że zakażeń zdrowego partnera przez partnera seropozytywnego jest 0. Dzieje się tak, gdy zakażony partner się leczy. Wtedy osoba zdrowa jest bezpieczna. W Polsce nadal jednak niewiele osób się bada. 20-30%, taki odsetek mniej więcej się szacuje, osób w Polsce jest nieświadomych zakażenia HIV. A liczba zakażonych od lat rośnie. Dziś to niemal 1400 nowych zakażeń rocznie. Ich spora część to osoby heteroseksualne po 50 roku życia. W tym wieku nie ma już obaw przed ciążą? A to jest w polskim społeczeństwie nadal główny powód stosowania prezerwatyw. Tak? A wiadomo, że prezerwatywa jest skutecznym zabezpieczeniem właśnie przed zakażeniem. Dlatego potrzeba edukacji. W ramach kampanii Niewykrywalni poza panem Tomaszem ujawnić się chcą inne zakażone osoby. Jeżeli chodzi o kontekst negatywny, czyli wszelkiego typu hejty, to praktycznie one będą wspierały tę kampanię, ponieważ będą mówiły, że ona jest jak najbardziej zasadna i potrzebna i my z tymi osobami wszystkim będziemy podejmować dialog. W mediach społecznościowych i twarzą w twarz. Magdalena